przeszczepione włosy, które wyglądają pięknie i naturalnie, bez nieestetycznych blizn. Jakich urządzeń i technologii używa się współcześnie w transplantacji włosów? O tym już za moment będziemy rozmawiać z doktorem Krzysztofem Mirackim. W klinice Mirackiej od kilku miesięcy jesteśmy w stanie zaoferować pacjentom najnowsze urządzenie, jakie jest na rynku światowym, do przeszczepów włosów. Mieliśmy kilka szkoleń z szkoleniowcami, którzy przyjechali z Francji, ze Stanów Zjednoczonych. Urządzenie SmartGraft w porównaniu z innymi urządzeniami zapewnia znacznie wyższą przeżywalność mieszków włosowych, co dla osób, które utraciły już część swojego owłosienia, jest bardzo ważne, bo nie mamy nieskończonej liczby włosów do pobrania, tylko ta liczba jest ograniczona i musimy dbać o każdy mieszek włosowy. Urządzenie SmartGraft zapewnia przeżywalność na poziomie 96%, czyli najwyższe, jeśli chodzi o wszystkie metody przeszczepu włosów. Jest to dzięki specjalnej konstrukcji głowicy, dzięki mechanizmowi, za pomocą którego w podciśnieniu te mieszki włosowe trafiają do systemu pojemników. W obrębie tych pojemników mamy odpowiednie warunki do przechowywania mieszka włosowego w czasie pomiędzy pobraniem a przeszczepieniem już w miejsce biorcze. Oczywiście każdy pacjent, zanim trafi na salę operacyjną, pacjenci muszą przejść przez konsultację medyczną. Ta procedura jest całkowicie bezbolesna. Oczywiście bezpośrednio po zabiegu traktujemy ten obszar, zarówno obszar, z którego pobraliśmy, jak i obszar, do którego wszczepiliśmy włosy, jak ranę, czyli musimy zachować antyseptyczność. Po kilku dniach mogą wziąć normalny prysznic i delikatnie, właśnie uważając na te miejsca przeszczepionych włosków, umyć głowę. Natomiast w późniejszym czasie zalecamy stosowanie odpowiednich szamponów i odpowiednich leków, które wspomagają jeszcze porost włosów. Bezpośrednio po zabiegu pacjent ma dużą satysfakcję, zresztą my też jako lekarze, którzy wykonujemy ten zabieg, ponieważ te obszary, gdzie przeszczepiliśmy włosy, nagle pokrywają się drobnymi włoskami, czyli jest taki początkowy, fajny efekt. Natomiast niestety w ciągu 2-3 tygodni te drobne końcóweczki włosów, które wystają ponad skórę, ulegają zniszczeniu, wypadają i dopiero po paru miesiącach cebulka zaczyna produkować nowy włos, który odrasta i w tym miejscu zagęszcza nam czuprynę. Także niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jest to okres od 3-4 miesięcy, nawet do roku. Z tego, co do tej pory usłyszeliśmy od naszych szkoleniowców, to mimo iż na rynku pojawiają się urządzenia robotyczne, to urządzenia, w których manualnie pobieramy i manualnie przeszczepiamy te grafty, mieszki włosowe, zapewniają najwyższą skuteczność. Niestety urządzenia robotyczne mogą być wykorzystane tylko do pobierania włosów i niestety ten proces nie jest do końca tak precyzyjny, jak robi się to za pomocą właśnie takiej manualnej głowicy. Część mieszków włosowych bezpowrotnie tracimy, one ulegają zniszczeniu. No a jak już powiedzieliśmy wcześniej, każdy włos na wagę złota. Obszar biorczy nie bez powodu jest w obszarze potylicy, ponieważ w tym miejscu rosną włosy, które są niewrażliwe na wahania testosteronu. Czyli przy takim łysieniu androgenowym to jest właśnie właściwe miejsce do pobrania włosa. Po przeszczepieniu jesteśmy pewni, że mimo iż u pacjenta występują pewne predyspozycje do takiego typu łysienia, nie nastąpi ponowne łysienie w obszarze biorczym. SmartGraft jest wyjątkowy, ponieważ bez względu na to, czy są to włosy kobiece czy męskie, jasne czy ciemne, kręcone czy proste, to SmartGraft i metoda, sposób pobierania, mechanizm pobierania tych włosów zapewnia nam przeżywalność tego włosa i możliwość przeszczepu. Inne urządzenia nie mają takich możliwości. Dzięki SmartGraftowi możemy przeszczepiać również włosy w mniej oczywistych obszarach, ale też często sprawiających problemy pacjentom, a mianowicie mogą to być brwi, może to być zarost męski, może to być owłosienie na klatce piersiowej. Przygotowanie do zabiegu jest bardzo ważne i przygotowanie pacjenta polega na tym, że
Oczywiście ustalamy obszar, w którym pacjent chciałby, żeby te włosy się pojawiły, ale to lekarz musi zdecydować, jak będzie przebiegać nowa linia włosów. Przed pobraniem i przed przeszczepieniem bardzo ważne jest zaprojektowanie odpowiedniej linii włosów, żeby wyglądała ona naturalnie. Muszą być też dokonane pomiary gęstości owłosienia tam, gdzie skąd będziemy pobierać te cebulki włosowe. I dostosowane to musi być do tego, gdzie będziemy przeszczepiać te włosy i na jak dużym obszarze to będzie.